Czy nie macie czasami tak, jeśli wam już zaczyna brakować srebra, zastanawiacie się, czym wyruszyć w bitwę i czym można pozarabiać? Ja czasami tak mam i szczerze powiem, wachlarz pojazdów, które dobrze zarabiają, jest naprawdę niesamowity, no, nawet bym powiedział bardzo duży, ale ostatnimi czasy przeważnie gram czołgami średnimi, dlatego że mamy fajną mobilność, dlatego że mamy teraz takie czołgi średnie z potężnym wygarem i szczerze powiem, to wszystko przekłada się na fajne zarobki, jak i również na przyjemną grę. A jednym z takich pojazdów jest właśnie ten oto szwedzki czołg średni 8 poziomu. Czołg oczywiście premium. Cześć, ja nazywam się Hincul i dzisiaj przyjemnie pogramy, przyjemnie pozarabiamy premkami 8 poziomu, ale średniakami. Teraz powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o ten pojazd, to moje zdanie się zmieniło na jego temat, a mowa o Draugenie Lansenie C. Tu Wargaming troszeczkę dał ciała, dlatego że mamy dwa Lanseny C. Oczywiście ten ma jeszcze wcześniejszą nazwę Draugen i różnica pomiędzy tymi pojazdami jest nie tylko w nazwie, ale również w dziale. Zaraz wam to przedstawię. Jeszcze nie miałem okazji grać tym Lansenem C z uszkodzeniami właśnie 320. Tutaj mamy działo. Niby działa są, słuchajcie, jeśli chodzi o kaliber, takie same. 105 mm, ale przy tym pojeździe tutaj mamy działo dość pamiętne, L7A1. Podobne działo jest na Centurionie 9 poziomu nacji brytyjskiej 7x1, jak i również na F-fale 4202, również nacji brytyjskiej, czołg średni 10. Tak jest, tyle że tam jest różnica oczywiście w penetracji. Tutaj mamy również penetrację pomiędzy lansenami jest różna, dlatego że słuchajcie, tu akurat na podstawie mamy APCR-y, jeśli chodzi o pociski te pierwsze, 236 taka jest penetracja. I to jest jego najwyższa penetracja, tylko 236, ale pociski te drugie są to pociski Hesche, czyli burzaki premium z uszkodzeniami większymi, bo 480 potrafimy zadać przeciwnikowi, oczywiście jeżeli nam dobrze polosuje, bo doskonale wiemy jak to z burzakami bywa, może być przykładowo mamy uszkodzenia 480, a może nam wylosować na przykład 10, tak jest, tak to mniej więcej działa, nie są to można powiedzieć pociski zbyt pewne i musimy naprawdę umiejętnie nimi operować, dlatego że zawsze staramy się po prostu używać ich, gdzie jest miękki cel i wiemy, że bez problemu przebijemy i wtedy te losowania są o wiele, wiele lepsze. Ale pomiędzy tymi pojazdami z czasami, zobaczcie, tutaj macie pierwsze działo, jeśli chodzi o Draugena Lansena C, a tu mamy drugie działo, jeśli chodzi o tego zwykłego Lansena C. Jest to pojazd, można powiedzieć, przypominający czołg z wersji PC-towej, ten Lansen C, z uszkodzeniami 320 na strzał, ale działo ma również 105 mm. Dość to jest mylące, szczerze wam powiem, i ja jeszcze nie miałem właśnie okazji grać tym czołgiem. I szczerze powiem, chyba zdecydowanie wybrałbym ten pojazd. Dlaczego? Większe jednak uszkodzenia, większe zarobki, ale również co za tym idzie, mamy dłuższy przeładunek. Jaki jest przeładunek pomiędzy tymi pojazdami? Różnica jest spora, dlatego że słuchajcie, na tym pierwszym Lansenie z działem, które zadaje większe uszkodzenia, mamy przeładunek prawie 14 sekund, 13,5 sekundy dokładnie. To jest długo, naprawdę długo. Nie możemy sobie pozwolić na szarżę i wchodzić w jakieś takie wymiany z przeciwnikiem, dlatego że możemy przegrać. Jednak to jest dość długi czas przeładunku. Pomiędzy tymi działami jest jeszcze różnica, jeśli chodzi o czas skupiania. Na tym dziale, które zadaje większe uszkodzenia, o dziwo, mamy czas skupiania mniejszy, 2,3. Na tym drugim dziale mamy 2,5. Celność jest, można powiedzieć, podobna, ale różnica również delikatna jest. Na Draugenie mamy 0,36, a na Lansenie C, na tym zwykłym, mamy 0,38. Opuszczanie działa w tych obu pojazdach jest minus 10 stopni. Mobilność bardzo porównywalna, 680 koni, 50 km na godzinę w obu tych pojazdach, tak więc różnic tutaj jakichś większych nie ma. I dlaczego akurat zmieniłem zdanie, jeśli chodzi właśnie o ten pojazd? Słuchajcie, musiałem się do niego trochę przyzwyczaić, dlatego że na początku jednak próbowałem operować właśnie tymi pociskami Hesche'ami i różnie to wyglądało, grając przykładowo z dziesiątkami. No, powiem wam szczerze, że czasami brakuje tej penetracji. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli.
mając te co najmniej te 200 ponad 50 penetracji, no możemy sobie zdecydowanie na więcej pozwolić niż te 236, ale zauważyłem, że tym pojazdem bardzo fajnie się zarabia. Bardzo jest przyjemny w grze, dlatego że mała sylwetka, fajne opuszczanie działa, minus 10 stopni, słuchajcie, działo potężne jak na meda 8 poziomu i zarobki na nim są naprawdę niezłe. Tu akurat pokażę wam bitwę, gdzie miałem włączoną operację razy 2 do zarabiania i to jest, słuchajcie, coś niesamowitego. W przeciągu można powiedzieć 3 bitew, albo nawet no powiedzmy 4, spokojnie możemy zarobić, kurczę, bańkę. 1 000 000 srebrników w przeciągu dosłownie 3-4 bitew brzmi nieźle i tak, szczerze wam powiem, jest. Ostatnimi czasy właśnie zacząłem grać medami 8 poziomu, zarabiać z takimi działami dość sporymi. 390 na strzał, tak samo również STG, który był do wygrania, pojazd również bardzo fajny, zresztą zaraz wam pokażę na nim również bitwę. Dodatkowo, jeżeli ktoś posiada wzmocnienia na podwójne zarabianie, czyli do boost do srebra, powiem wam szczerze, że taka gra jest naprawdę niesamowicie przyjemna, jeżeli widzimy po jednej bitwie, a nasz przychód jest ponad przykładowo 300 000 srebrników. Coś pięknego. Jasną sprawą jest to, że nie zawsze takie dochody będą, dlatego że jeżeli mało zrobimy w bitwie, nasze uszkodzenia, które zadamy przeciwnikowi, nie będą zbyt wysokie, ten dochód będzie oczywiście mniejszy. Jak doskonale wiecie, Wargaming ostatnimi czasy raczy nas naprawdę niezłymi czołgami do zarabiania, premkami. Dla przykładu STG, bardzo fajna zarabiaczka, również SU-130PM, ale jasną sprawą również jest to, że jeżeli ja dobrze się czuję w czołgu średnim, nie każdy będzie podzielał moje zdanie. Wielu graczy lubi grać na przykład niszarkami, czołgami ciężkimi. To wszystko po prostu zależy od tego, co wybierzecie, w jakim pojeździe się dobrze czujecie. Ja staram się raczej kierować tak, aby pojazd miał dobrą mobilność. Nie musi mieć nie wiadomo jakiego pancerza. W przypadku tego pojazdu to jest, można powiedzieć, papierowy pojazd. Dlatego również musimy uważać na to, ale najbardziej kieruję się tym, żeby miał pojazd, jeśli chodzi o zarabianie, dobre uszkodzenia i w miarę dobrą penetrację. Tutaj powiem wam, czasami jeżeli przyjdzie nam użyć tych pocisków hashów, czyli tych burzaków premium, w niektórych bitwach aż się banan nam pojawia na twarzy, dlatego że jeżeli potrafimy zadać, słuchajcie, ponad 500 uszkodzeń przeciwnikowi, to jest nawet więcej niż niektóre niszczarki stopki. Taki przykładowo Scorpion G posiada uszkodzenie chyba 490, no to tutaj miałem takie bitwy, gdzie nawet mi losowało 560, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowity banan na twarzy, ale jednak ten przeładunek jest dość długi, musimy się bardzo pilnować. Dlatego patrząc ogólnie teraz na moją sytuację w bitwie, bez wsparcia nic tutaj sam nie zrobię, dlatego muszę się wycofać. Ogólnie od samego początku ta bitwa była bardzo dziwna, dlatego że w większości mojej drużyny pojechała jedną flanką, a z mojej strony tu akurat gdzie ja byłem na samym początku, były chyba tylko 3 czy 4 pojazdy. Wiadomo, jeżeli po jednej stronie nie ma przeciwnika, gdzieś on musi być i akurat drużyna przeciwna zastosowała wariant walki bez walki, czyli stała sobie gdzieś przy swojej bazie, tylko czekała po prostu na przeciwnika. No i niestety ten rush naszych sojuszników został rozbity, ale to jeszcze nie jest koniec bitwy. Mamy do tego odpowiedni pojazd. Owszem, są tam jakieś twarde pojazdy, bo jest chyba jeszcze Conqueror, jest obiekt 705, tak więc no przeciwnik dość twardy jak na nasze możliwości. Tylko 236 penetracji, słuchajcie, może być kiepsko, ale nic, zobaczymy na co stać Lansena. Na pewno optymistycznie możemy patrzeć w niebo, dlatego że nic nam z góry nie będzie leciało na głowę, to jest naprawdę spory plus. Dodatkowo postaram się wykorzystać, można powiedzieć, trochę maskowania, trochę sprytu tego pojazdu, a powiem wam szczerze, że taki sprytny mały czołguś z tego czołgu, dlatego że mamy fajną mobilność, dobre maskowanie, mała sylwetka, ale potężne działo jak na 8 tier. I patrząc na naszych przeciwników, niektórzy z nich są praktycznie na hita dla mnie. Szczerze powiem, nie wiem co ten nasz arciarz robi. Już na samym początku bitwy zauważyłem, gdzie był jak Tiger wyświecony i praktycznie albo nie trafiał, albo nie wiem, tak trafiał, tak jakby nie chciał trafiać. Tak więc taka arta trochę śnięta. Dodatkowo nie wiem, czy ten gościu w ogóle ma przestrzał, czy ma zasięg. Nie wiem, nie gram artą, tak więc trudno mi powiedzieć. Jest to chyba nawet 7, tak więc nie wiem, czy ten gościu ma zasięg na te czołgi. I tak jak widzimy, wsparcia zbytnio od arty nie ma.
i postaram się zachować stoicki spokój, no i dokończyć te czołgi, które już zostały. Na tego gościa zbytnio przestrzału nie ma. Dobra, Arciarz chyba strzelił, ale niestety nic nie trafił. Nie będę narzekał na Artę, może gościu się poprawi i pokaże, na co go stać. No kurczę, nie mam jak ich tutaj ugryźć. Nie wiem, tu stoi niszczarka na środku, nie wiem na co ona liczy. Przecież tutaj jest zupełnie taki teren, gdzie te czołgi są schowane po tej stronie. Taka dziwna drużyna mi się trochę trafiła. Dobra, dostał. Kończymy gościa, zostało trzech muszkieterów. O, ten obiekt będzie dla mnie największym wyzwaniem. To jest, powiem wam, los, taka można powiedzieć loteria. Mając jednak te 250 penetracji. O, dobra, Arciarz się popisał. No, pięknie, to było piękne. Dobra, nie będę już na niego narzekał. Nie jest źle. 900 hapsa mu zostało. A może od tyłu? Tego najpierw pozbędziemy się. No kurczę, tu drużyna przeciwna założyła niezłą kampę, ale doskonale wiemy, jak to czasami się kończy. Najpierw pozbędziemy się tej lufy, dobra, pięknie. No i nam został największy prosiak. Oho, jedzie na mnie. Kurde, jak się napalił, jak szczerbaty na suchary, zobaczcie. No i to jest właśnie to. Help! Chyba nie przeładuje. Dobra, ja powinienem go skończyć. Tak jest, pięknie. To jest właśnie to, słuchajcie. Takim pojazdem z długim przeładunkiem musimy bardzo, bardzo uważnie czytać, co się dzieje dookoła nas, bo możemy się czasami zdziwić. Nie jest to, można powiedzieć, komfortowe, dlatego że no, przy takich wymianach możemy szybko zejść. I sami zobaczcie na piękny zarobeczek. Tylko był włączony, można powiedzieć, boost do zarobku. Coś pięknego, naprawdę coś pięknego. Aż chce się grać. Dobra, kolejna bitwa. Teraz pojazdem również nietuzinkowym STG. Ja akurat mam wersję tą, która weszła jako pierwsza, czyli gwardzistę. A różnica pomiędzy zwykłym STG a tym akurat gwardzistą jest taka, że ten pojazd ma takie mazy, niby malowanie i to wszystko. Taka jest tylko i wyłącznie różnica. Co my tutaj mamy, słuchajcie? Działo aż 122 mm, potężne działo również, tyle że uszkodzenia 390. Tam mieliśmy kaliber 105, tu mamy 122, uszkodzenia takie same. Co do przeładunku, również długi, również musimy tym pojazdem nauczyć się dobrze grać, dlatego że również nie jesteśmy w stanie gdzieś tam sobie wyjechać i bezpośrednio wchodzić w wymianę z przeciwnikiem, który ma na przykład mniejszy kaliber, bo możemy przegrać. Tu uszkodzenia 390, przeładunek 14 sekund, tak więc spory. Dodatkowo mamy penetrację 212 na podstawie, nie jest źle, a jeśli chodzi o pociski premium, nie mamy niestety 250, mamy 248. Tak jest, tyle że ten dźwięk tego działa jest naprawdę niesamowity. Dodatkowo pojazd, niska sylwetka, fajne maskowanie. Ja akurat muszę tu uważać, dlatego że jest aż 3 artylerie, tak więc no mapa otwarta, ale za tym budyneczkiem tu możemy sobie fajnie stanąć, dlatego że słuchajcie, losowanie, jesteśmy na topce, tak więc bardzo fajne. Ten domek warto jest czasami zniszczyć, dlatego że pojazdy, które będą próbowały przejechać się do miasta, wtedy będziemy mieli przestrzał na te pojazdy. Tak rozglądam się na minimapę. O, dobra, tu coś mamy. Tak jest. Kurde, no piękne są te uszkodzenia, powiem wam szczerze. Coś pięknego. Czas skupiania na tym pojeździe to jest 2,5. Tak więc takie same jak na zwykłym Lansenie. Aj, piękności. Pojazd jest miękki, raczej tu nie możemy zbytnio liczyć na pancerz, musimy uważać. Słuchajcie, coś mi tu jeździ. Szalony light. Szalony light. Celność 0,33, tak więc tu, no, dość ciekawa sprawa. Jak na tak potężne działo, lepsza celność niż na dziale o kalibrze 105 mm. Słuchajcie, to jest tak wszystko pomieszane i poplątane, że ciężko dojść, no bo jeżeli mamy mniejszy kaliber, powinniśmy mieć, wiadomo, ciut lepsze parametry, a przy większym dziale, przy większym kalibrze, no te parametry powinny być mniejsze, a wargaming konsolowy robi tak, że czym większe działo, to lepsze parametry, no śmiesznie to wszystko wygląda. Dobra, jest STG.
Nie wiem, co ten gościu tam robił. Jak już, to bym wybrał flankę tą drugą, czyli linia 1-2. Albo na środku, tutaj gdzie ja jestem po prostu. No niestety, tak? Momentalnie zaraz zejdzie, no już właśnie to się stało. No szybka bitwa, zobaczcie, szybka bitwa. Nie wiem, drużyna strasznie się dziwnie rozjechała, ale czytając ogólnie minimapę, zobaczcie. Prawdopodobnie wszyscy kampią właśnie po tamtej stronie, czyli flanka 1-2 linia. Nie ma już art. Prawie nie ma, jeszcze jedna jedzie. Dobra, nie ma kolejnej. No i co, zostało tylko 5 pojazdów. No kampersko strasznie zagrała. A to się czasami mści. Co do zasięgu spotowania, mamy o 10 metrów mniej niż na Lansenach. 370. Aha, tu kolega już podniósł działo do góry, aczkolwiek tam jeszcze są niszczarki. No i właśnie STRV, ciężko mi będzie go wyspotować. A mogę szybko zejść, dlatego że ten przeładunek jednak na STRV jest szybki. Wieża, słuchajcie, na tym pojeździe to jest niby z przodu 210, boki 180, tak więc wieża jest dobrze opancerzona. Tyle, że problem jest taki, jednak ta wieża jest osadzona z tyłu kadłuba i no niestety również musimy szukać odpowiednich miejscówek pod ten pojazd. Nie jest to łatwa maszyna, szczerze wam powiem. Ogólnie grając właśnie takimi pojazdami z dość długim przeładunkiem, a jest to czołg średni, musimy sporo się naumieć. Dobra, pięknie tam schodzę jak ciepłe bułki. Opuszczanie działa tego pojazdu to jest minus 6 stopni. Zastanawia mnie właśnie, bo ten pojazd był ogólnie do wygrania i na początku gdzieś tam one się pojawiały, ale jednak nie zdobył jakoś serca graczy. Może dlatego, że po prostu jest dość trudnym czołgiem do prowadzenia. Ja uwielbiałem nim grać, wbijając 3 odznaki biegłości tym pojazdem. Długi przeładunek, trzeba było naprawdę sporo wycierpieć, ale jeżeli spotkamy takiego Streetswagena, oj, szkoda, skapowali, to jednak to działo robi robotę. Szkoda, bo jeszcze zostały 2 niszczarki, można było jeszcze troszeczkę postrzelać. No i zobaczcie, znowu prawie 300 tysięcy przywiezione w bardzo szybki sposób, szybka bitwa. Najważniejsze jednak, słuchajcie, konto premium, dobry czołg premium do zarabiania. Dodatkowo jeszcze jakiś buścik do srebra i żyć nie umierać. Napiszcie w komentarzu, czym wy zarabiacie, jakie pojazdy dla was są fajne do gry, do zarabiania. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia, hej!